Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o zwykłej koszulce, o jej ogromnym wpływie na środowisko naturalne i zmianach klimatu, do których niewątpliwie jej produkcja się przyczynia. T-shirt, bo o nim mówię, to niepozorna koszulka, mająca krótkie rękawy oraz niemal obowiązkową grafikę lub napis. Jej nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza koszula w kształcie litery T. Jest to najchętniej i najczęściej kupowana na świecie część naszej garderoby. Nie wiem, czy wiecie, że każdego dnia na całej kuli ziemskiej sprzedawanych jest około 5,5 biliona t-shirtów. Rocznie to jakieś 2 miliardy sztuk. A czy Wy wiecie, ile koszulek znajduje się w Waszych szafach? Czy potraficie sobie przypomnieć, w jakich okolicznościach staliście się ich właścicielami? Czy wszystkie Wasze zakupy były w pełni przemyślane? Warto się nad tym zastanowić, gdyż mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, że przemysł odzieżowy zajmuje drugie miejsce w rankingu tych, które najbardziej zanieczyszczają środowisko naturalne, a tym samym przyczyniają się do zmian klimatu. Przemysł odzieżowy emituje ogromną ilość gazów cieplarnianych oraz zużywa niewyobrażalną ilość wody, co doprowadza do pustynnienia obszarów i zanikania wielu zbiorników wodnych. Bawełna to faktycznie najpopularniejsze na świecie roślinne włókno naturalne. Przemysł odzieżowy wypromował bawełnę na produkt czysty i przyjazny dla zdrowia. Tymczasem bawełna, mimo tego, że jest włóknem naturalnym, to do ekologicznych na pewno się nie zalicza. Jej uprawy w znaczny sposób przyczyniają się do zdegradowania środowiska naturalnego. Uprawa bawełny zużywa bowiem ogromne ilości wody. Do wyprodukowania 1 kg surowej bawełny potrzeba aż 29 tysięcy litrów wody. Przykładem znanym na całym świecie, pokazującym niewłaściwe wykorzystanie wody do nawadniania pól bawełny, jest jezioro Aralskie w Uzbekistanie, które wskutek niewłaściwego wykorzystania wód zmniejszyło swoją objętość o 85%. Pewnie nie wiecie, że do 1960 roku było to czwarte pod względem wielkości jezioro na świecie. Wyprowadzanie wody z jeziora Aralskiego na plantacje bawełny uważane jest za jedną z największych katastrof ekologicznych na świecie, ale niestety nie jedyną. Oprócz wody na plantacjach bawełny zużywa się bardzo duże ilości środków agrochemicznych i owadobójczych. Bez nich uprawa plantacji byłaby całkowicie nieopłacalna. Do produkcji jednego t-shirtu zużywa się 1750 litrów wody, podczas której następuje emisja 5 kg dwutlenku węgla. To nie wszystko. Aby koszulka miała odpowiedni kolor i fakturę, musi wchłonąć około 100 ml toksycznych chemikaliów. No i na koniec transport. Ponad połowa światowej odzieży szyta jest w Azji. Gotowa koszulka, zanim dotrze do sklepu, zazwyczaj przebywa od 18 do 50 tysięcy kilometrów. Ubrania wytworzone z materiałów syntetycznych, takich jak poliester, nylon, mikrofibra, elastan czy akryl, powstają ze sztucznych, niewystępujących w przyrodzie składników. Są one produktami obróbki ropy naftowej i jej pochodnych. Podczas ich produkcji zużywane są ogromne ilości energii, a czas ich rozkładu jest bardzo długi. Niektórzy z Was powiedzą, że materiały syntetyczne mogą być eko. To prawda, przemysł odzieżowy może wykorzystać do produkcji materiałów, na przykład tak zwanego poliestru z recyklingu czy ekopoliestru, odpady w postaci takich oto plastikowych butelek. Z 35 takich plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z Polaru. Przede wszystkim
Kupujmy mniej. Na zakupach wybierajmy odzież, której wzory i kolory będą zawsze na czasie, z dobrych jakościowo tkanin. Wybierajmy ubrania zabarwione nietoksycznymi, naturalnymi barwnikami. Kupujmy ubrania z drugiej ręki. Naprawiajmy ubrania. Kupujmy odzież wykonaną z tkanin przyjaznych środowisku, takich jak organiczna bawełna, bawełna fair trade, len, konopie, bambus czy materiały sztuczne, które wytwarzane są od podstaw w laboratorium, ale z surowców naturalnych. Są to takie materiały jak modal, acetat, wiskoza, lajocel, zwany również tencelem. Zapytajmy rodziców, czy w naszej pralce zainstalowany jest filtr mikrowłókien. Poza tym, jeśli nie musimy, pieszmy ubrania jak najrzadziej. Jednym zdaniem, wspierajmy ekologiczną i zrównoważoną modę.